Andrzej Toczyński, kanał Pilarz.org. Witam wszystkich bardzo gorąco w ten zimny, pochmurny poranek. Dzisiaj, tak obiecałem, chciałbym pokazać krótki film na temat linki regulacji ssania w kosiarkach. Tutaj akurat mamy silnik Longina, ale zasada jest taka sama jak w kosiarce, którą posiada kolega, kosiarka Naka. Manetka gazu powinna być zawsze ustawiona w maksymalnym położeniu wyczulonym. Czyli tak, jeżeli nam manetka odbija, to nam się ssanie nie załączy. To jest w tej pozycji akurat załączone ssanie. Tak wygląda płyta sterująca. I co jest ważne, nie wiem czy pokażę, to jest dźwignia, która popycha cięgno, które domyka przepustnicę ssania. Będzie z drugiej strony to dużo lepiej widać. Mam nadzieję oczywiście, nie? Nie jest widoczne. O, jest. I tam jest przepustnica ssania. Ona powinna być domknięta. Mamy kosiarkę Naka, która ma primer wmontowany w podstawę filtra powietrza, czyli zasada jest troszeczkę jednak inna, bo już jest jedna przepustnica w tym momencie, jedna główna. Tutaj nie wiem czy będzie widać, ale w tym miejscu jest dźwignia ssania połączona razem z tym prętem, elementem, który jest od razu połączony z regulatorem obrotów, czyli regulator obrotów zamyka przepustnicę ssania podczas rozruchu. Zwróćcie uwagę, tutaj widać jak się przepustnica rusza. Dźwignia połączona, pręt połączony razem z dźwignią otwiera tę przepustnicę. Jeżeli ona jest niedomknięta, to w tym momencie kosiarki nie odpalimy i tak ma kolega problem, trzeba dawać zastrzyk paliwa, żeby ona odpaliła. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, Andrzej Trzyczyński.